Urszula Rutkowska, witam Państwa w weekendowym wydaniu horoskopu. Zapraszam Państwa na gwiezdny program. Byku. Dni aktywne w każdej dziedzinie życia. Współpraca z innymi będzie dobrze się układać. To wpłynie korzystnie na poprawę warunków Twojego życia. Nie zniechęcaj się drobnymi utrudnieniami. Dni udane również pod względem towarzyskim. W pracy zapewnij sobie wsparcie. Pamiętaj, że samemu jest trudniej, więc częściej korzystaj z pomocy innych. Bliźnięta, weekend rozpoczniecie w całkiem dobrej formie. Atmosfera wokół Was będzie przyjazna i będzie sprzyjać wszelkiej działalności. Stosunki z innymi chwilami mogą być mocno utrudnione. Trudno więc będzie Wam zadowolić nawet rodzinę. Musicie najpierw odzyskać wiarę w siebie. Uważajcie, bo grożą Wam teraz infekcje. Raku, możesz liczyć na powodzenie w sferze zarówno zawodowej, jak i prywatnej. Dobre relacje z rodziną wpłyną korzystnie na wszelkie prowadzone przez Ciebie działania. Sprawy osobiste zaczną się teraz lepiej układać. Zadbaj o romantyczną atmosferę. Dobrze zaprogramuj też swoje przedsięwzięcia zawodowe i uważaj za kierownicą. Lwie, wibracje kosmiczne nadal są dla Ciebie korzystne. Nie dokładaj sobie nowych obowiązków, możesz im nie podołać. W wolnych chwilach zainteresuj się sprawami najbliższej rodziny. Nie daj się tak ponosić zazdrości. Szef zgodzi się teraz z Twoimi projektami. A jeśli prowadzisz swój biznes, to masz teraz całkiem dobre pomysły. Nie zapominaj jednak o odpoczynku i relaksie, bo możesz się przeforsować. Panno, a dla Ciebie zapowiadają się całkiem fajne dni. Możliwe są jednak wzloty i upadki spowodowane zmiennymi nastrojami i wpływami Marsa. Twoje bojowe nastawienie może trochę utrudnić kontakty rodzinne. W pracy będziesz szła do przodu jak burza. Nie oglądaj się tylko za siebie, tylko walcz. Postaraj się poskromić emocje i nie rób tak wszystkiego naraz. Wago, te dni mogą Ci przynieść pomyślność w życiu zawodowym, zwłaszcza w odniesieniu do Twoich spraw finansowych. To dobry moment, by przedstawić innym swoje pomysły. Szukaj teraz swego szczęścia wśród znajomych. W pracy dobrze wykorzystaj wszystkie sprzyjające Ci sytuacje. Wyjdź na spacer i dotleń trochę swój wyczerpany organizm. Skorpionie, Twoje wysiłki przyniosą Ci więcej korzyści, niż tego nawet się spodziewasz. To dobry moment do podejmowania wszelkich życiowych decyzji. Zwróć szczególną uwagę na sprawy, od których zależy bezpieczeństwo Twojej rodziny. Stosunki z Twoim partnerem w końcu też ulegną poprawie. Dni będą pomyślne dla spraw prywatnych, więc poczyń starania, aby przeforsować wszystkie swoje decyzje. Potrzebny Ci teraz odpoczynek i relaks. Strzelcu, najbliższe dni gwarantują Ci szczęście i pomyślność w każdym Twoim działaniu. Zawdzięczać to możesz dobrym wpływom Wenus i Jowisza. Skończą się Twoje życiowe rozterki i kłopoty z podejmowaniem decyzji. Dobry też moment na romantyczne przygody. Wzrośnie Twoje poczucie obowiązku, a tym samym poczujesz się spełniony, ale zdrowie miej bardziej pod kontrolą. Koziorożcu, masz teraz szansę zrobić krok do przodu ze swoimi planami. Wszelkie istotne decyzje staraj się podejmować samodzielnie. Słuchaj wewnętrznego głosu, który pomoże Ci osiągnąć wyznaczony cel. Wzrośnie teraz Twoja popularność. Dobry też nastaje czas na podpisywanie wszelkich umów.
Sobotę przeznacz na odpoczynek, aby zregenerować siły na nadchodzący tydzień. Wodniku, a Ciebie znowu czekają pracowite dni. Twoje działania wymagać będą dokładności i trafności przy podejmowaniu decyzji. Cierpliwość i samokontrola będą przy tym szczególnie ważne. Nie rezygnuj z żadnych zadań. Nie trać też głowy z miłości. Nie spiesz się, pracuj sobie we własnym, spokojnym rytmie. Pamiętaj o odpoczynku i podejściu do życia na większym luzie. Ryby, nie opuści Was dobre samopoczucie i szczęście. Wasza energia będzie mieć pozytywny wpływ na wszystko, co sobie zaplanowałyście. Wiele spraw uda Wam się szybko załatwić. Możliwe są romantyczne przeżycia. Uwaga, jesteście blisko zawodowych sukcesów. Baranie, czekają Cię całkiem miłe dni. Gwiazdy Ci sprzyjają i pomogą w realizacji zaplanowanych spraw. W pracy zabłyśniesz potencjałem twórczym. W życiu prywatnym wzrośnie Twoja atrakcyjność i notowania. Nie wahaj się w sprawach miłosnych. Poświęć się działalności. Dostarcz też organizmowi trochę więcej witamin. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Państwu dziękuję za uwagę. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Życzę energetycznego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.